Okej, pierwsza część rozgrzewki według modelu RAMP, czyli literka R, RACE, podniesienie temperatury ciała, przyspieszenie oddechu i przepływu krwi. Tutaj ta część powinna zajmować od 2 do 5 minut, w zależności od tego, w jakich warunkach się rozgrzewamy. Jak jest zimno, to poświęcamy na tą część troszeczkę więcej czasu. Jak jest ciepło, to możemy poświęcić troszeczkę mniej czasu. I ćwiczenia, które tutaj wykonujemy, to są ćwiczenia, które mają nam po prostu pobudzić krążenie. Można wykonać jedno ćwiczenie, można wykonać tych ćwiczeń kilka. Ja Wam oczywiście zaprezentuję kilka ćwiczeń, ale łącznie czas powinien być od 2 do 5 minut. Po tej części powinniście być bardzo, bardzo delikatnie spoceni. Oddech powinien być przyspieszony, tętno wyraźnie wyższe. Z tych ćwiczeń, które zaprezentuję Wam dziś, wszystkie ćwiczenia po kolei wykonujecie przez 30 sekund. Pierwszym zadaniem jest marsz w miejscu. W marszu w miejscu odrywamy tylko pięty. Uginamy nogę po tej stronie, gdzie odrywamy piętę od ziemi i przeciwną ręką wahamy do przodu. Oczywiście w momencie, kiedy ćwiczymy na WF-ie, to zamiast tego biegania w miejscu zazwyczaj poruszamy się po sali albo w miejscu, gdzie ćwiczymy, czy jest to park, czy jest to boisko, ale w domu raczej nie każdy ma możliwość biegania. Bokserskim możemy uderzać rękami w przód, ale możemy też uderzać rękami od dołu. Wykonajcie każde ćwiczenie po 30 sekund. Jeśli znacie inne możliwości, to zapiszcie to. Chętnie poznam inne ćwiczenie, które można wykonać w miejscu, aby pobudzić swoje krążenie. Oczywiście może być również skakanka, ale myślę, że wiele innych ćwiczeń również jesteście w stanie wykonać, myślić albo po prostu przypomnieć sobie, czy to z lekcji, czy z innych zajęć. A tymczasem po części, gdzie przyspieszałem swój oddech, zapraszam Was do kolejnej części, gdzie pokażę Wam ćwiczenia aktywizujące